RTO Podróże Domnika Bem, dzień dobry. Pozdrawiamy Państwa z Podlasia. To tutaj w dwóch gminach jednocześnie, w gminie Szczuczyn i gminie Wąsosz, odbywa się czwarta runda wyścigu Orlen Super Race. Jedno jest pewne, proszę Państwa, dzisiejsi zawodnicy z pewnością podniosą adrenalinę sobie i nam. Będzie naprawdę szybko. Stres, boimy się trochę, zobaczymy jak to będzie, ale jesteśmy dobrej myśli. A jakiś patent na sukces? Jechać przed ciebie. Rozsądek, troszkę rozsądku i się właśnie nie stresować, bo to nie pomaga w niczym. Jak sam tu podoba? Mnie się tu podoba, tu jest dobra trasa i szybka. Szkoda, że trochę się kurzy, bo to jest niebezpieczne. Ale za mnie to dobre. No, dziś niekoło właśnie dobija ten. Dziś musimy trzymać się trasy, bo jadąc w kurzu nie widzimy innych zawodników. Także jedziemy tak, że jedziemy, no. Cieszę się, że do takiej małej wiejskiej gminy przybyli pasjonaci. Wśród tych uczestników jest również mieszkaniec pobliskiej gminy. Teren jest naprawdę do tych wyśmienity, można by było rzec, nie da się go przenieść na plecach, czy tam go przewieźć. Trzeba tu przyjechać. To jest problem, że nie mam patentu dzisiaj na ten tor, bo jest bardzo ciężki, trudny. Przede wszystkim kurzy się, jest bardzo niebezpiecznie i w pewnych momentach nie widzimy, dokąd jedziemy. Także jest trochę na wariata jedziemy, także nie mam patentu na to dzisiaj. Zobaczymy, jak to się rozegra. No myślę, że tu wygrają, wiem którzy, bo to tacy szaleni kierowcy są tutaj, i więc chyba wiem, kto wygra, ale jest bardzo ciężko. To jest taki już element mojego życia, także no nie mam na to motywacji. To jest po prostu no tak jak jedzenie. Bardzo nam się podoba, jest to pierwsza impreza na naszym terenie i jesteśmy bardzo zadowoleni, że Wąsosz został wyróżniony taką imprezą.